Cześć. W tym odcinku weźmiemy różnicę pomiędzy miejscem zameldowania a miejscem zamieszkania. Więc zameldowanie to jest akurat ten adres, który zgłosiliście w urzędzie gminy danym i figurujecie na przykład w rejestrze PESEL, że tam może być kierowana do Was korespondencja urzędowa. Najczęściej to jest też adres, w którym często mieszkacie faktycznie, natomiast to nie jest konieczne, gdyż obowiązek zameldowania to już od kilku lat naprawdę nie istnieje. No nie trzeba się nigdzie meldować. No a żeby się zameldować pod jakimś adresem, to trzeba mieć do tego adresu tytuł prawny, czyli to musi być Wasza nieruchomość albo po prostu musicie wynajmować to miejsce. Natomiast miejscem zamieszkania to jest miejscowość, w której mieszkacie, przebywacie z zamiarem stałego pobytu, więc tu nie trzeba wskazać konkretnego adresu i ulicy. No i wystarczy ten zamiar stałego pobytu, czyli faktycznie chcielibyście tam mieszkać i w niej faktycznie przebywacie. I tyle. Pozdrawiam.